Dwa lata temu jedna osoba pytała mnie pod filmem Przeczytani, czy nagram recenzję książki Między teraz a wiecznością. I wtedy odpowiedziałam, że może zrobię. No i skończyło się na tym, że zaplanowałam sobie cały film, co chcę powiedzieć, w moim zeszycie do YouTube'a. No i jak widzieliście, filmu nie było. I dlatego teraz w końcu postanowiłam nagrać ten film. No i mam nadzieję, że wybaczycie to, że się nie pojawił wcześniej. I od razu przepraszam Was za szum w tle, jeśli to słychać, ale przesyłam film i laptop mi tak szumi. Przechodzimy do tematu filmu, czyli do książki Między teraz a wiecznością. No więc tak, na początku od razu wspomnę, że ja nie umiem nagrywać recenzji i chyba na kanale jest jedna recenzja książki. To ja nie wiem, czy to wyglądało jak recenzja, ale to było do scenariusza z Harry'ego Pottera, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc książka opowiada o 16-letniej Julii, która w nowej szkole udaje kogoś, kim tak naprawdę nie jest, aż do czasu, kiedy poznaje Nika, który potrafi porozumiewać się ze zmarłymi, z duchami. Co mi się podobało w tej książce? Oczywiście to, że występowały duchy, bo ja lubię książki, w których się pojawiają duchy, takie nierealne sytuacje, jak na przykład to, że się porozumiewał z duchami. Podobało mi się też to, że Julia zaprzyjaźniła się z Nikiem, pomimo tego, że nikt go nie lubił, nie zwracał na niego uwagi, udawali po prostu, że nie istnieje. No i dlaczego uważam, że warto przeczytać tą książkę? No jest to dobra opowieść o przyjaźni. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli coś pokręcę, to nie będzie fajnie, ale no ja ją czytałam dawno. Wydaje mi się, że to była dobra opowieść o przyjaźni Julii i Nika, że postaci zmieniają swoje nastawienie. Mam nadzieję, że nie pomylę. Wydaje mi się, że ona jest idealna dla osób, które też lubią, tak jak ja, takie historie o duchach i tego typu rzeczach. No i chyba tyle, co mogłabym o niej powiedzieć, bo ja naprawdę kompletnie nie mogę sobie przypomnieć szczegółów z tej książki. No i powinnam ją przeczytać jeszcze raz. Ja ją chyba przeczytam, bo wiem, że warto do niej wrócić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Takie coś typu recenzja, ale pewnie recenzji nie przypominało, bo nie umiem nagrywać recenzji, ale będę się uczyć, bo od tej pory na kanale będą się pojawiały też recenzje książek różnych, bo w ostatnim czasie przeczytałam też, na pewno planuję dwie recenzje książek, które ostatnio przeczytałam. A co dalej, to zobaczymy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że oprócz przeczytanych będziecie oglądać też moje takie jakieś różne recenzje albo coś w tym stylu, bo planuję na kanał wprowadzić więcej filmów książkowych, bo ja lubię czytać książki i mogę się z Wami podzielić nimi w jakiś inny sposób niż poprzez film przeczytani, bo tam niekoniecznie zawsze się wypowiadam na ten temat i ja tam czytam często opisy, ale to się niedługo zmieni. Jeszcze w przeczytanych 11 będzie tak jak, no tak jak było, ale już się zacznę starać robić inne. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Także trzymajcie kciuki i oczywiście, jeśli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jesteś tu po raz pierwszy, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia już niedługo. Pa!